I tak zaczęła się wojna. Pułkownik Miastowski zarządził mobilizację i nam wyznaczyli do Brześcia Litewskiego. Więc 6 września wzięliśmy parę koni, bryczkę i 6 koni osobno dla wojska, bo wojsko wtedy używało do transportu koni też. I pojechaliśmy do Brześcia. Było bardzo ciężko, bo bez przerwy były szosy zatłoczone, bombardowania bez przerwy, samoloty niemieckich z karabinów maszynowych siekły po szosach okropnie, więc jechało się nocami, zjechało się w boczne drogi. I gdzieś pod Hrubieszowem wjechaliśmy taką boczną drogą i zaatakowały tą drogę 2 samoloty niemieckie, Stukasy. Pan Okęcki uciekł do domu, który tam był za szosą, a ja zostałem z końmi, żeby je przywiązać, bo ludzie, którzy zostawiali konie nieprzywiązane do drzewa, to te konie się strasznie bały i uciekały, i w ogóle było okropne zamieszanie. Jak przywiązałem te konie, chciałem do tego domu wejść, w którym był pan Okęcki, natomiast gospodarz zamknął drzwi na klucz. Ja zostałem na gołym placu, gdzie oprócz tego nie było żadnego innego budynku i 2 samoloty mnie atakowały z góry. Myślałem, że to będzie koniec. I nie mając się gdzie schować, wziąłem się, położyłem wzdłuż domu przy ziemi i tak przylepiłem się do fundamentów. No i jakoś żadna kula mnie nie trafiła, oni jakim znikłem im z tego gołego placu, to widocznie tam już mnie nie dojrzeli i odlecieli. To był pierwszy moment, gdzie byłem oko w oko ze śmiercią. Dojechaliśmy do Brześcia. W Brześciu dowiedzieliśmy się, że mobilizacji nie ma, że Niemcy doszli już do Wisły, więc postanowiliśmy jechać do Rumunii, bo szef miał tam w Rumunii znajomych, tam mieli majątki i tego chcieliśmy tam jechać. Przez Polesie, Wołyń, dojechaliśmy pod Równę do majątku hrabiego Jezierskiego. Przyjechaliśmy tam gdzieś o godzinie 5, a o godzinie 9 radio ogłosiło, że nasi wojska zajęli Równo. Zaczęła się inwazja rosyjska. Okazało się, że Niemcy przecięli drogę do Lwowa i nie było już mowy o jeździe do Rumunii. Więc szef, który znał bolszewików i bał się ich strasznie, bo był w obronie Warszawy i stykał się z nimi, więc powiedział, że natychmiast wracamy do domu najkrótszą drogą. Więc doczekaliśmy świtu i o świcie pojechaliśmy do Włodzimierza Wołyńskiego. Po drodze już banda ukraińska nas obrabowała, a we Włodzimierzu Wołyńskim Ukraińcy rozbroili jakąś jednostkę polską, szosę zablokowali, ustawili armatę i karabiny i żeby zatrzymać, żeby nie puścić nikogo na stronę niemiecką, tylko żeby tutaj zostali pod rosyjską.
pomógł nam oddział młodzieży pod Chorążówka, która też się tam zjawiła. Dali ultimatum tym Ukraińcom, że jeżeli armaty nie ściągną i nie otworzą drogi, to wezmą bagnety na broń, pójdą i ich załatwią. No i jednak się zlękli, wzięli armatę, ściągnęli, sami zeszli i my pod opieką tej podchorążówki żeśmy przeszli przez Włodzimierz Wołyński, który był już cały czerwony. Flagi już wisiały czerwone i wszyscy mieli kokardy czerwone.